Dzisiaj, moi drodzy, przeprowadzimy pewien eksperyment. Moje konto wersji deweloperskiej wyzerujemy, a następnie będziemy otwierali tak długo mega świnie, aż trafimy legendarnego Stardropa, z którego wyleci nam legenda. Więc ten odcinek może być albo krótki, albo bardzo, bardzo długi. Dodatkowo, jak co odcinek z gry Brawl Stars, przygotowałem dla was mini konkursik. Do zgarnięcia dzisiaj jest dwa razy kozacka koszulka z joystickiem na jednym bloku. Chcesz wziąć udział? W komentarzu napisz swój nick z gry Brawl Stars, kliknij pierwszy link, który znajduje się w opisie i potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars. No i oczywiście zostaw łapeczkę w górę. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku, a teraz zaczynajmy. Jesteśmy już na moim koncie wersji deweloperskiej i jak widzicie na tym koncie zupełnie nic nie ma. Żadnego zadymiarza, jest tylko i wyłącznie Shelly, więc za chwileczkę zaczniemy otwierać mega świnie. Mega świnie są różne, niektóre są pełne, niektóre są mniej pełne i za chwileczkę zobaczymy, ile ich potrzebujemy, aby trafić legendę. Więc zostawcie łapeczkę w górę, może uda się szybko to zrobić. Pierwsza mega świnia jest mocno napompowana, więc lecimy. 411, 377 i 439, okej. Okay. Otwieramy. Pierwszy od razu epicki, czy coś z tego będzie? 208 golda. Kolejny epik, ładnie. Ale nic nie wypada ciekawego, szkoda. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze bonusik, dziękuję. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. I rzadki. I to chyba by było na tyle. Tak. Pierwsza mega świnia i nic w niej nie było. O, druga mega świnia troszeczkę bardziej uboga. Mało winków było w klubie. Póki co, nic ciekawego. Okej, kolejny epik, już trzeci chyba. Ale ładnie oddaje. Tylko, że nic z tych epików nie wypada. Może jakiegoś mityka byście dali? Bonusik jeszcze, zgarniamy. Dobrze, raz. Dwa. O, mityk, daj postać, postać, postać! Dużo mitycznej gotówki. Szkoda, że się nie udało. Trzecia mega świnia to w ogóle już jest pusta prawie, że. Słabo się postarali. 42. Nie no. To są jakieś żarty, ale 4 stardropy. Okej. Okay. Trzeci. O, 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 o! Mityk! Postać, postać, postać! Nic. No i bonusik oczywiście za to, że zdobyłem super miejsce w klanie. Super rzadki. No i to by było na tyle. Słabiutko. Czwarta mega świnia za to jest już pełna. Aż się prawie z niej wysypuje. Dobra. 735. Epic. Czy coś będzie? Nic. Też nic. Okej, okay, bonusik. Epic. No i moi drodzy, to było na tyle. Ale słaba świnia. Piąta mega świnia. Lecimy. 600. 200. No i troszeczkę jeszcze. Jeden star dropik do dzieła. Let's go. Staram się skipować to jak najszybciej, ale jeżeli wypadnie coś fajnego na dzień dobry, no to będziemy budowali napięcie, otwierali powolutku. Co? Piąta za nami? Ciekawego póki co. Szósta napompowana. No mam nadzieję, może z tej świnki coś się wysypie ciekawego. I to tylko tyle? Bonus tylko biorę? O co chodzi? Nie rozumiem czasami, dlaczego tak się dzieje, ale niech będzie. No, słabo się postarali. Siódma mega świnia. Lecimy. Pęka. 220 i od razu bonus. Co jest? Ale słabe te świnie póki co idą. Ósma mega świnia. Lecimy, widzowie. 444, 2999 i 167, okej. Okay. I koniec! Ha! Niesamowite. Dziewiąta mega świnia. Szybko to idzie, wam powiem. Myślałem, że będzie przy dziewiątej już jakaś postać, ale póki co słabiutko, okej. Okay. Kurczę! Dziewiąta mega świnia i legenda! No dobra, sprawdźmy to. Bum! Punkty do Nity. Nie było zadymiarza z legendy, ale Nity odblokowaliśmy. Ale jaja, legendarny star drop wypadł. Tylko, że nie wypadł zadymiarz z niego. Co jest? Do dzieła El Primo. Epic. No dobra. Przy dziewiątej mega świnie oddało. Niesamowite, nie spodziewałem się tego. Lecimy dalej. Dziesiąta mega świnia. Poszli. Skip, 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 skip. Okej, okay. Trzy. Pyk. Pyk. Błyskotki. Nic ciekawego. Rzadki, rzadki. I to by było tyle. Rzadka ta świnka, faktycznie. Jedenasta mega świnia. Sprawdźmy, czy coś z niej wypadnie ciekawego. Szansa na zadymiarza z mega świni jest naprawdę rzadka. Rzadki. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, widzowie, co najlepszego wam wypadło ze star dropu.
Czyli z mega świni. Ze Star Dropu z mega świni, w ten sposób. Nie z innych Star Dropów. Czy coś trafiliście właśnie z mega świni, że graliście w klubie, poświęciliście dużo czasu i czy faktycznie nagroda była spoko? Bo jak widzicie, u mnie póki co średnio. Jedna legenda była, to z takiej słabej świnki tak naprawdę. Okej, do dzieła, bonusik jeszcze. Wpadł, epic. I to by było chyba na tyle. Tak jest. 13 mega świnia, czyżby była pechowa? Zobaczmy to. 914, 106. Okej, ulepszonko. Nic ciekawego. Ale słabo, faktycznie pechowa. Chyba najgorsza w tym odcinku. 14. Czy coś się uda trafić? 800. Dobra, szansa na ulepszenie była. Okej, ale są 4 star dropy. Rzadki. Bardzo rzadki. I czy coś z tego będzie? Chociaż epicki może? Nic. Ale kaszanka. Rozbijamy dalej świnkę. I bang! Ta nabita ostro. A! Tutaj chyba chodzi o to, że im bardziej nabita, tym mniej nagród. Zamiast być na odwrót. Mityk, mityk, mityk. I czy coś będzie z mityka? Nie ma nic, ale słabiutko. No i to chyba jest 16. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo nie zapisałem sobie. Rzadki. Rzadki. No co jest? Że tak naprawdę ciężko jest trafić jakąkolwiek postać z mega świni? Myślałem, że już tych postaci na zerowym koncie będzie sporo. Ale jak widzimy, myliłem się. 17. Bang. Błyskotki, monety. Szmery, bajery, rowery. Okej, epic. Dawaj. Chyba się mnie nie posłuchała. Mi się wydaje, widzowie, że nie każdy z was zostawił łapkę w górę. Dlatego świnia nie chce oddać. Proszę lajka. A może się uda w końcu coś trafić ciekawego. Dobra, póki co same epiki rzadkie, no. Znaczy super rzadkie, no. 18! Rozwalamy, ona pusta! Coś z tego będzie? Aha! Jeden bonus tylko. Dramat. To była najgorsza świnia. 19. Zobaczymy. Przy 9 oddało legendę. Zobaczymy, czy przy 19 odda legendę. Aha, fajna świnka. 20 jubileuszowa. Mega świnia, zobaczmy. 51,750. O, 4 star dropy. Chociaż tyle. Raz. 2. 3. I 4. Ale lipa. Ja bym się wkurzył, jakbym taką świnię trafił. I bez bonus. 21, moi drodzy. Bum! Dun, 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 dun. Okej, epic, epic. I epic. No dobra, chociaż tyle. Ale 3 razy epic jest najgorzej. Ja nie lubię, jak przy pierwszym kliknięciu trafię epika, później 3 razy jeszcze się zakręci epic, zamiast skoczyć na mityka, z mityka na legendę. 22. Pusta, totalnie. Ale i z takiej świni może spaść legenda. Okej. Super rare, rzadki. Epic! 3 razy chyba to był epic z rzędu. No i to było na tyle. 23. Ciach. Mityk, mityk i 504 golda tylko. Szkoda. I rzadki. Ale słabo. 24. Też golas totalny. Puściutka. I okej, okay, ale trochę star dropów jest. Nie ma co gadać. 4. Epic. Kredyty to El Primo i odblokowaliśmy El Primo. Dopiero teraz, po 24 świniach otwartych, możemy odblokować kolejnego zadymiarza, Jesse. Lecimy dalej. Tak jest, tak jest, tak jest! Przy 24 druga legenda. Daj postać. 1000 golda. No to ciekawie się zapowiada to otwieranie. Super rzadki. I bardzo rzadki. Pięknie. Lecimy dalej, 25 świnia. Czy coś z niej wypadnie? Epic. Okej, okay, spoko. Rzadki. Kurczę, jestem już troszeczkę zadowolony. Troszeczkę, troszeczkę. Nie za mocno, ale troszeczkę jestem. Wypadły dwie legendy w ciągu 25 świń, więc podejrzewam, że do 3 razy sztuka, że przy 3 legendarnym stardropie wypadnie legenda. Ale czy tak będzie? Za chwileczkę się okaże. 26. Proszę, świnko, zlituj się. Epic. Może być. Epic? Co to będzie, strike epiku? Jeszcze raz, trzeci raz? Nie, myślałem. Ale dwa epiki z rzędu, spoko. 27. Pękaj. Okej. Okay. Powiem wam szczerze. Mityk, dobra. Jest! Jest postać z mityka. Grom.
i to epicki, szkoda, że nie mityczny. Ale fajnie, fajnie. Czyli jak widzicie, ze Stardorfu można trafić. To tylko musi być szczęście, co nie? Ja myślałem, że z legendarnego Stardropu, jeżeli się go uda trafić, to na zerowym koncie zawsze spadnie legenda, bo wtedy masz dużo legend do odblokowania. Ale jak widać, się myliłem. Nie jest tak łatwo. Odblokowana pierwsza postać, fajnie. 28. Okej, nic. Nic. Epic, okej. I jeszcze bonusik jeden. Dobra, nic. Szkoda. 29. Lecimy z tematem. Okej, 5 star dropów, spoko. Raz. 2, rzadki. Bardzo rzadki. Teraz dawaj mityka. Nie dało. Wszystko rzadkie, co jest? I bez bonusa. 30 mega świnia. Boom. Aha, no to teraz 31, ale tamta była biedna, strasznie. Okej, epic na jednym stardropie i bonusik nawet, 2 bonusy. Drugi epic, dawaj postać, dlaczego nie? Ach, szkoda. Powiem wam, że to jest śmieszne, żeby mieć tyle postaci do odblokowania i nic nie trafić jeszcze. 32 świnia, napchana ostro, zobaczymy czy coś wyjdzie. Wyjdzie, wypadnie z niej. Okej, 2 star dropy czy jeden? Jeden, ale z bonusem. 3 bonusy. Mityk, dawaj postać. Aha, emotka do nity. Nie, no to tak nie powinno być, że na zerowym koncie tak słabo się sypie, halo. 33, przypominam, że mega świnia jest najlepszą nagrodą w Brawl Stars. A z niej tak słabo się sypie. Co jest? Okej, tu mamy 4 aż do otwarcia. 3. 2. I bonusik. Okej, 2 bonusy jeszcze. Kozak. Raz, 2 i nic. Ale taka napchana, a nic z niej nie wypadło ciekawego. 34. Oho, co to było? Bez żadnego star dropu, tylko bonusik. 35. Gold, zadymiasz. O, epic. Nic. Chciałbym jeszcze z epika trafić jakąś postać, bo z epika jakbym trafił postać by było spoko. Tego jeszcze nie było na odcinku. 36 świnia. Powoli zaczyna mi się to nudzić. Podejrzewam, do 100 dobijemy. Okej. 5. 5 star dropów. Tutaj spoko. Epik. No dajcie postać z epika w końcu. Rzadki. 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 I do dzieła. Jeszcze raz. Rzadki. Epic! No i nic ciekawego. Ale kasztanek. 37 świnia. Okej. Rzadki. Bardzo rzadki. Nie, no to... W taki sposób my nie trafimy tej legendy. Epic! I super rare. 38. Okej. 38 i legenda spadła! W końcu! Dajcie postać, proszę! Jest, 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 ale to... To nie legenda! To nie legenda, to buu! 38 mega świń otwierałem po to, żeby trafić z legendarnego Stardropu. Buu! Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. 39. A myślałem, że się tam już zakręci Leon. Jakbym jeszcze Leona trafił, to by było w ogóle coś pięknego. Okej, dalej. W końcu, dlatego, że zostawiliście łapeczkę w górę, dobra. Amber, 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 nie, Ems, kurczę, myślałem, że Amber. Ale dwie legendy z rzędu. O kurczę, ale oddały w końcu te świnki. Ale znowu epic. 40 świnia. Gold. Okej, okay. Star dropy. Okej. Okay. Okej, okay. Epic. Nic. Nic. Bonusik. Uwaga, ulepszenia, bardzo rzadkie. Epic. Rzadki. Nie wiem co się stało. Ale coś mi się chyba zbugowało, bo zobaczcie. Cały czas otwieram star dropy. Przy 40 świni mam jakiegoś buga. Nie mam napisanych ilości star dropów u góry, widzicie? Dobra, otwieramy! Uznamy to za mega grubą świnię. Rzadki. Bardzo rzadki.
Bardzo, bardzo rzadki. A! I się skończyło. 41. Proszę, głupia świnko, daj legendę znowu. Aha. Ale 3 bonusy, więc klasa. 42. Boom! Ulepszenie. Nic. Dawaj, dawaj, wskakuj na legendę od razu. Mordzia. Jest epic. Czy coś z epika będzie? Daj. Nie, no zawsze golda odda z tego epika. Chociaż emotkę, skinka, cokolwiek. 43. Wow, mityk. I to taki mocny. Aha, emotko do Ems. Nie, no jak jest mityk, drugi. Jak będzie znowu emotka, to Ems nie wytrzymam. Do Shelly, jeszcze lepiej. Nie no, proszę. Kurczak, ja widzę dwa razy mityka i brakuje mi jednego scrolla, żeby podnieść na legendę. Jest mi smutno. 44. świnia. Ulepszenie. Mityk, ładnie. Aha, ikona gracza. Ikona gracza? Nigdy nie trafiłem jeszcze ikony gracza, pierwszy raz. I to taka jeszcze lipna totalnie. 45. Jakby ktoś pytał. Okej, okay, epic. Rzadki. Aha, 46. Okej, okay, mało star dropów. 47. Pękaj. Kolejna golas jakiś. A, bardzo słaba. 48. Napchana mocno. Mityk. Postać. Ach. No daj, no proszę, oddaj już tą legendę. Nie chcę oddać ta świnka. Trzymaj ją w środku. Okej. Nic. A taka ładna świnka napchana. 49. 666. Tutaj może coś się wydarzyć. Albo i nic się nie wydarzy. Dobra, 3 bonusy. Okej, epic. Punkty. Bardzo rzadka. Okej, Jessie ulepszamy. I to tyle. Póki co mamy odblokowane 2, 4, 6 postaci. 50. świnia, moi drodzy. Połowa droga do setki. Czy będzie legenda? W połowie drogi? Epic. Okej, emotka El Primo. Nie, 51. tra. Pyk. Nic. Epic. Rzadki. Rzadki. No i epic. Ale kaszanka. Kolejna mega świnia. Super rare. Bardzo rzadki. I to tyle. Ale jeszcze jest bonusik, dobra. Epic. Podwaja żetonów. Nieźle. Jakbym zrobił tak, że kliknął mega świnie. 54. I u góry dał widzowie otwórz wszystkie. Można też tak robić, będzie szybciej. Spróbujmy. W takim razie 54, o ile się nie pomyliłem. Otwieramy. 54. 55. 56. I czy coś z nim wypadło? Nic. 57. Uwaga. Jestem ciekaw, jak wypadnie postać, co tu będzie. O! Odblokowałem tika! Ale zepsułem! Nie, no chyba tak nie będę robił. Nie, nie robimy tak. Faktycznie szybciej się otwiera, ale odblokowaliśmy tika nawet nie wiedząc kiedy. Otwieramy. I nic. 59, widzowie. O, tutaj ma dużo star dropów. Tak. Kto tu może być? Spike. Uwaga, Spike, widzowie. Tak. Nie wierzę w to. Trzeba było otworzyć aż 59 mega świń, żeby trafić legendę. Niesamowite. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie będę otwierał mega świnie, to zostawcie pod tym filmem tak 10 tysięcy łapek, to otworzymy w następnym odcinku 100 mega świni. Dlaczego by nie? Zobaczymy, ile wtedy nam się uda trafić z dymiarzy. Pamiętajcie, żeby brać udział w konkursie, bo można zgarnąć przekozackie koszulki. Wystarczy, że macie aktywny kod Farel w sklepie. W komentarzu napiszcie swój nick z gry Brawl Stars, a wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Trzymajcie się, hejo!